Witam w kolejnym odcinku wideobloga poświęconego programowaniu w środowisku GreenFood. Nasza gra rozwija się, dziecko już poruszane z klawiatury przesuwa się prawo, lewo, góra, dół. Mama chodzi losowo, tata z wujkiem też chodzą losowo. No, tylko niestety wszystko w poziomie. Trzeba by ten ruch troszeczkę uatrakcyjnić, żeby poruszały się również w innych kierunkach. Jak to zrobimy? No powiedzmy zaczniemy od mamy i w mamie, w klasie babeczka reprezentującą, której przedstawicielem obiektem jest mama, dodamy sobie właśnie pole kąt poruszania się i na razie on jest 0. I teraz... A właśnie, tu jest problem, ponieważ poruszanie dziedziczymy po klasie człowieczek i tam mamy przesuwanie, a to przesuwanie musimy zmienić, czyli jednak zmienię koncepcję i wracam do człowieczka, tak? I tutaj, gdzie jest krok, to też kąt. Kąt równa się 0, o właśnie, i tu mamy move krok. No więc przed tym, podobnie jak w przypadku dziecka, zanim przesuniemy, obrócimy człowieczka o kąt, potem przesuniemy i potem minus 1 razy kąt, czyli żeby ujemny po prostu w drugą stronę obróciło. Na początku kod wynosi 0, czyli obracamy go o 0 i z powrotem o minus 0. No, czyli nie ma problemu, powinno działać to tak samo jak działało, bez żadnych zmian. Prawda? Tak faktycznie się te obiekty poruszają. No i teraz u mamy dodamy sobie właśnie czasami zmianę również kąta. Tak samo jak było tutaj, liczba losowa. OK. Jeszcze raz będziemy losować liczbę. I jeżeli ta liczba jest mniejsza od 2, czyli z takim niskim prawdopodobieństwem, ale tu wystarczającym, zrobimy sobie, że kąt to się równa. No i właśnie, teraz by wartało go może nawet wylosować. Wylosujemy sobie kąt z 360 stopni w ten sposób. OK. No i zobaczymy. Aha, liczba losowa już została tutaj zdefiniowana jako int, więc za drugim razem już bez typu, tylko samo przypisanie do tej liczby losowej. Uruchamiamy. O, nasza mama zaczęła już pięknie się poruszać pod różnym kątem. Przy brzegach przyspiesza, zwalnia. OK, porusza się jakoś tam, może niezbyt naturalnie, ale porusza się losowo pod różnymi kątami. Myślę, że tę samą sztuczkę można zastosować dla taty. A skoro tak, no to przerzucimy to w ogóle do klasy nadrzędnej, czyli do człowieczka. I tu mamy, zanim w ogóle jeszcze będziemy przesuwanie robić, można komentarz zmienić, bo już nie ma sensu, przesuwanie, to zanim zrobimy przesuwanie, to jeszcze wylosujemy ewentualnie sytuację. Tym razem trzeba będzie int tutaj podać, bo jest to nowa funkcja. Tutaj liczba losowa nie jest zdefiniowana. Compile. I zobaczmy. No, obiekty zaczęły chodzić już dosyć. Nie podoba mi się troszeczkę te szalone przyspieszanie. Te przyspieszanie tu bym troszeczkę zmienił. Bo faktycznie oni za szybko latają, czyli tu, gdzie przy dojściu do krawędzi zwiększa krok 2 razy,
poza tym, że na przeciwny minus to 2, no to zrobimy 1,5 raza, żeby nie przyspieszał. Aha, tam była liczba krok, była jako liczba całkowita. No nie, no dobrze, to nie, nie może być jednego piksela faktycznie. To niech będzie 2 razy, natomiast jeżeli krok większy od 200, to ma zwolnić z powrotem do kroku równego 1. O, teraz będzie szybciej zwalniał, nie będzie się tak rozpędzał. Zobaczmy, jak to wygląda. No, w ogóle nie przyspieszają, dopóki nie dotkną ściany, bo przyspieszanie jest zdefiniowane przy ścianie. Także, o, doszedł do ściany, przyspieszył, lata, ale już nie tak szalenie. No, jest troszeczkę wolniej. Chociaż i tak jeszcze za szybko. Może tutaj damy krok od 100, bo 100 to już jest też dość sporo. Tak, przyspiesza, ale może nawet 50, może nawet tutaj krok większy od 50. Oczywiście jest to czysta kosmetyka w tym momencie. A niech tak zostanie, już nie będziemy się zastanawiać nad tym. Czyli nasze obiekty chodzą sobie losowo, gdzieś tam sobie biegają po naszym domu i o to chodziło, żeby wprowadzić element losowości. Myślę, że w tym odcinku wystarczy, w następnym ciąg dalszy.